Szanowni Państwo, witamy w Pułtuskim Teatrze. Życzymy miłego odbioru. Ty powinieneś myśleć, koncypować. No na co ja cię tu trzymam? To jest niedbalstwo, katastrofa. Tak, łaskota, że aż dostała skurcz. Co za prymitywne bzdury. Za pozwoleniem, to jest wyciąg z żywotów świętych. Każdy kategeta panu to potwierdzi. Ciotka, nie szorujcie go tak mocno. Przecież ten święty Maciej blednie wam w rękę. Jezu, mogę inaczej. No, czego bym nie dotknęłaś, dziecko za mocno przycisnę. A wy włóżcie coś na ciebie. Nie wystawiajcie bezwstydnie na pokaz tych swoich wdzięków. Właśnie. Uczciwy chłop nie będzie ma oczy podjąć. Gdybyście do dziurki od klucza przyłożyli oko zamiast ucha, widzielibyście, że trwam w nabożnym rozmyślaniu. Może pani przynieść dukaty, kiedy pani tylko zechce? Bo ja się z nimi nie rozstaję ani na krok. No nie ksiądz patrzy. Ja tu rodziłem za bezbowego psa! A tutaj mi umienie buchowi skarpła go za łobnistą miotnę to ja! Wtedy to ja byłem naprawdę straszny. Potańcujemy sobie dziś, Hanusz, co? Zaniechajcie rozpustki. Nie bałuj się. Święty związek małżeński tak wstąpić nie możecie. Może potrzebny księdzu święty Mikołaj? Mogę zagrać anioła, diabła, księcia albo kata. A jak ksiądz zechce, maluję Magdalenę. Ja! A w ogniu byłeś? Bardzo trudno. Nawet było tak gorąco. To był mój żywioł. Kobyłę ścisnąć koladami, chwycić szablę w dłoń i w twarz. Rozpuść się, no! Nie naprawdę rąbiesz? Ja chcę ci tylko pokazać. Ja go chciałem! On nie chciał! Ja go chciałem! Dosyć! Lekceważy mnie się jako instancję, nie otrzymuje sprawozdań i jeszcze te inwektywy. Niech pan uważa, doktorze, bo jak zechce, to ja pana wykończę. Nie boję się ciebie, a nie, pan jest satanas! Nie, tu nie gra. Ja się ciebie nie boję, to krótko mi zapaskudzi. Pani przecież jest kobietą. Kobietą, która potrafi okazać zrozumienie. Niech się pani weźmie w garść. Wróci do siebie i przebaczy mu. Tato, jest już za późno. Nie, wcale nie jest za późno, po prostu. Przyjdzie pani, weźmie go pani w objęcia i spyta, jaki ma problem. Zabiłam go. Leczka, niech pani zostanie, pani nie może tak po prostu teraz wyjść, no. Bardzo nie, niech mi pan pozwoli odejść, zabiłam mojego męża. Nie wyprawia, niech pani tu zostanie. Ja czynię coś dla duchowego rozwoju ludzkości.
Bierę się na tyłu! Ostrożnie, co? Ostrożnie! Świnia! Obmatywać cudzą żonę? Myślałem, że jest wdową. Idzie do łóżka. Ja nie chcę do łóżka. Nie chcę do łóżka. Nie pozbędziesz się mnie. Znajdę cię. Wszędzie. Nie musisz mnie szukać. Ja zostaję tutaj. To ja się zabiję. Spokojnie, przyzwyczailiśmy się już, że pan nie żyje. Żałuję, że trzeźwieje. Ja mu nie mogę darować. Wczoraj na schodach chciał mnie gwałtem pocałować. Jałam się od tej napaści, jak mogła broniła. Nareszcie go ze złości za włosy chwyciła. Gdybym mógł obok niej jechać jasnego poranku, gdzie ptaszom gwar przyjemny, gdzie źródeł mruczenie, nie mógł jej najszczersze mej miłości wyznawać płomienie i łzy me mieszając z rosą niebios wolno. Widzę, że wać pan koniecznie chcesz kochać się wolno. Mostek na rzece minął. Ach, jak się śpieszy, już wjeżdża w ulicę. Już wstał z powozu i chustką znak daje. Och, radość i zamieszanie w sercu moim powstaje. Boże, co za radość, jak słodkie przyjęcie. Jesteś w końcu z nami. Twój miło troski mnie osładza i długą mą tęsknotę nagradza. Też by był posłem na Sejm i nudził się jak wy, panowie. Ja wolę się bawić, wypić na zdrowie. Gdyby każdy tak chciał żyć, czym by Polska była? Nie wiem, czym by była, ale by się bawiła. Koło rozpędzone, też pętem, obóz schylony na stronę, wyrzuca szambelana, padaj! Trzeba prędko zapobiec tej nagłej chorobie. Jutro Żyda wypędzę na takie zrobię. Tak. Niech się uspokoi na drogę serduszko. Niech dochodzi do siebie. Nieście ją na łóżko. Pan Leny, dzisiaj nasze kłopoty się kończą. Teresa, ze szczęścia aż mi się w głowie kołuje. Ach, najwino, serce mi szybciej pulsuje. Ja słyszę, jak burczysz pod nosem swoje oskarżenia. Od pierwszej chwili czekasz okazji, by plunąć mi w twarz. A to, że pan jest więcej, to naturalnie moja sprawka. Miłości. Odsuń się, zwodzicielko. Ja, złodziejka? Powiedziałam, zwodzicielka. Jeżeli chcesz się mazgaić, to rób to na swoim stryżu. Tej pani śmierdzi, ta biedna Kler. Oto i ona. Bardziej klarowna, jaśniejsza niż zwykle, promienna. A! Jak mogłaś, Kler? Pan będzie coraz bardziej piękny, żeby je poniżać, ale my się już pani nie boimy. No, odsłon tę wątłą szyjkę, zabierz łapki. Nic nie następuje później. Sprzytrzyło mi się siedzieć w ławce w kościele. Popatrz, jak ona cierpi w pięknie. Bo mi przemienia przydali jej blask. Dowiaduje się, że pan jest złodziejem, a jak się zachowuje, jak stawia się o policji. Zamknięta starze, oto pani, opuszczona pani wspaniała ptaka z obu stron przez wierne służby, tak uważnie przejęta jej mego. Kler, widziałaś ją? Przez ciebie, z twojej winy wszystko stracone. Wszystko stracone, ponieważ nie miałaś siły, żeby ją zabić. Zabierz bieliznę, zabierz marchewkę, oczyść cebulę, zamknij kran. Resztę zleceń wydam później. Koniec! Od tygodnia znosicie naręcza cmentarnych kwiatów, szykujecie mi grobowiec. Tak, zmarzłam. Ale nie miałabym tu na to skarżyć się. Przez cały wieczór objęłam progiem urzędu.
Widziałam zimne, lodowatych ludzi twarzy, z włosku głowy, z marmura przecież. Nic nie rozumiesz, Claire! Aż tak mną pogardzasz, że odmawiasz mi elementarnej delikatności uczuć! Mam sprawdzać ceny, przepisy, wydatki, kuchenia, ba! Może jeszcze kredensy, wtedy kiedy dusza moja ma tylko jedno pragnienie. Zostać sam na sam ze swoim bólem. Sprowadź do dostawców za jednym zamachem. Głupia, pozwoliła się im uciec! W tej chwili upija się szampanem! Co da? Nie ruszaj się! Dokąd nas... Tutaj śmierć jest obecna i gnie na nas. Dokąd nas tu zaprowadzi? Do czego ty zmierzasz? Zostaw mnie, ja już nie mam więcej siły. Zostaw mnie. Chciałbym usłyszeć? No, on chce, żeby dziadkowi odebrać strzelbę. Gdzie on jest? Tu stoi koło mnie. Czy trzymasz go? Ostatecznie jest to prywatna sprawa. Ja się nie wtrącę. No. A teraz? Głodny jestem. Nie o to chodzi. Czy teraz może pan przeczytać? No skąd? Nie! A teraz? O rany! Czemu to cię śmieją, diabeł? O mało skąd! Bo pan ma złe podejście do niego. Dziadek w ogóle nie umie czytać. A pan chciał zamęczyć biednego starca, zamęcić mu w głowie, ukorzyć, upokorzyć, tak, co? Tak, strzela. Tylko nie dobrze w każdym razie. Dziadio, ja myślę, że najpierw śrutem, a dopiero kulą. Dobra! Nie! 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 Niech dziadio celuje do środka! O, tu go miał! Dobra rzecz. To znaczy zaraz wyjdzie. Ech, ta młodzież. Już? Chwileczkę. Ale mi kamień serca spadł. Dziadzio! Świat nie jest taki zły. Czołem młodzieńcze! I zapamiętaj radę starego. Na zimne dmuchać, na gorące chuchać, a na Karola! Tak samo normalnie.
przyjaźnie, to mnie zachwyca. Słońce wychodzi, lęki maleją, a z nimi źrenica. Przyjaźnie, to mnie zachwyca.